Siemanko, właśnie idę zrobić zasadzkę kolegom tutaj, bo oni wracają z lasu, bo będziemy na moim stawie łowić jakiś grunt, tak mi przynajmniej powiedzieli, bo pod zeszłym odcinkiem jest już prawie 1000 lajków, a miało być 600, więc będziemy łowić coś ciekawego u mnie na stawie. A teraz schowam się gdzieś tutaj i spróbuję ich wystraszyć, bo oni wracają teraz z takiego innego stawu. Tam gdzieś zaraz powinni iść. Nie wiem, zaraz muszę zobaczyć, czy pójdą. Postawię tutaj kamerę, oni zaraz tam powinni iść. Zobaczymy, co zrobię, jak zobaczę tak kamerę nastawioną na nich. Oni chyba nie idą tędy. No nie. A nie, idą. Idą tu. Co jest? Wow, kurwa. Wojtek, możesz już wyjść. Przeklałem, a on będzie chciał to ten film. Ej, kradnij mu tą kamerę. I dawaj. Czekaj. Da się to jakoś złożyć? Dawaj to! Czekaj! Dobra, nie obijmy mnie, dzisiaj zamykam kanał. Nie polecam już tego kanału, nie subskrybujcie. DSL Dejbel, bo to są debili. Zostawmy. No, 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 no. Trzymaj. Uj, Jezus. Co jest? Nie. Daj, naprawić to. Jesteśmy już na moim stawie. Daniel mi rozwalił mój statyw, bo w szprychę włożył nogę, no i się zepsuł, ale mnie odkupi, bo jest idiotą. Pompka wyłączona. To co, bierzemy styropian i łowimy tą pygę, co nie? O, to daj mi styropian, ja będę łowił na tą pygę. Ty masz styropian w gaciach. Mason już tutaj zarzuca na konika pełnego dla spławik, bo on tylko na spławik umie. Ja tak naprawdę nie umie. No i zobaczymy, czy on coś złapie. On już ma branie. No tnij. Zaraz. On tutaj w ogóle ścitówkę połamał. O kurde. Nie umiesz łowić. Zamierzam łowić na metodę. Zajętą mam jakąś, znalazłem taką. Takie ryby. On jakieś ryby przywiózł. To na żywca łapiemy. Ej. Mason, na żywca łapiemy, suma. Dawaj jedną rybę taką. A jakie to są te małe ryby? Słonecznice. Słonecznice i... No w ogóle to jest Pokémon jeden. Postanowiliśmy, że... Na, po prostu na metodę tutaj na haczyk założymy. Pokaż jakąś... to widzom i spytaj się, co to jest. Bo to nie jest ta pijawka, tylko to jest jakiś Pokémon. No nie wiem. Tutaj sobie żywca założymy na to i przy dnie spróbujemy jakiegoś suma złapać. Albo coś takiego. Daniel założy małą rybę, słonecznicę na gumkę. Nie, przy haczyku, żeby ona nie zdechła szybko. No nie wiem, czy to zadziała, ale spróbujemy. Mason tutaj łapie na koniki polne. Będziemy patrzeć, jak się szczytówka gnie. Jak wciągnie sum do wody wędkę, to wtedy będziemy wiedzieć, że jest ryba. Jeśli pod tym odcinkiem będzie 1000 lajków, to wypełniam... Nie, to wypełniam cały mój staw kolorowymi takimi kulkami. Nie tymi takimi do zabawy plastikowymi, sporymi takimi kulkami. No nie wiem, czy to dobry pomysł, no ale dla widzów się zrobi wszystko, więc wpadłem do stawu. No więc jak będzie tutaj 1000 lajków, to zrobię. Zmieniamy taktykę. Ja będę łowił na grunt na czerwonego rybaka, który gdzieś tutaj jest. A Daniel na mój spławik będzie łowił na żywca. Dobra, więc już wszyscy zarzuceni do wody. Teraz tylko czekamy. Jest ryba? Ej, no była! Mason cały czas ma branie, ale nic nie może zacząć. Bo nie miał ryb. Patrzcie, co malutki konik polny miał w środku. Co to jest? Powiedzcie, czy to jest pasożyt? Bo to się nie rusza, to jest taka biała jakaś nitka. A nie, to się rusza. To się rusza tak powoli jakby. No i ten profesjonalny wędkarz. Cały czas to się... Haczyk się zerwał. Haczyk zerwał, no. No i tak to wygląda. Ciło. I co? Zżarło mi ją. A haczyk też jest? Nie ma haczyka? No nie, nie wierzę, co się dzieje. Było branie na żywca. Ale nie udało się złapać ryby. Nie wierzę w to życie.
Nie wierzę w to życie. Nie wierzę w to życie. Znowu branie na żywca. Idzie ryba. Co to jest? Co to jest? Ryba? Sum. Sum? Jaki? Europejski. Już sum z tego zarybiania wziął na żywca. Czekaj, zaraz pójdę po podbierak. Podbierak. Nie no. Już sum z zarybiania. Masz podbierak, zaraz się odhaczę tam. Jest sum europejski z tego zarybiania znowu. Wziął na tą, na słonecznicę. Taki ząbkowany, fajny pyszczek. Dobra, bez nic No wypuszczę go już, żebym się nie męczył, bo widzowie będą hejtować. Wypuszczamy oczywiście sumka. O, polem. No, tego to ja się nie spodziewałem. Znaleźliśmy też szczątki raka. Leżały sobie tutaj. Dziwne. No, ja teraz sobie wyjmę grunt. Mason tutaj w rowie łapie cierniki, żeby na żywce sobie założyć. I co, masz coś? A to jest taki malutki, on chyba nawet na haku. Mam to bardziej, tak bardziej, więcej łap. Jest ciernik, nawet spory. I teraz na niego na żywca będzie łowić. Patrzcie, ja ci to gigant. Ty, to na to też trzeba coś złowić. Na to będą brania. Mówił mi ktoś kiedyś, że cierniki są słabe na żywca, ponieważ szybko umierają. Teraz sprawdzimy, czy uda nam się coś na takiego złapać. Może teraz nie jest żywiec, tylko... Branie na ciernika. Zacinaj. Idzie, co to jest? Czy to jest kolejny sum? Chyba tak. Okoń ja mam! Okoń! Pierwszy okoń z mojej... Pierwszy okoń na moim kanale! Weź stop z powidbraka! Okoń na ciernika! Nie wierzę! Nie no, sorry, że to się tak się... Ale ja nie wiedziałem, że w moim stawie są okonie. Ja tego nie widziałem, serio. O, czekaj. O, jest. No i jak mi zabrudziłeś wodę? Sorry. Jaki okoń. Pokaż tego okonia, pokaż go. Daleko połknął. Jest cały brudny, bo właśnie tutaj cierniki łapał. O, jeszcze rybę odzyskam. Nie wierzę. Okonie mam na stawie. Ej, słuchajcie, to jest niemożliwe. Puszczaj go, żeby nie zdech. Fajne. Pokaż mi się tak tylko. No, nie duży. Ale? No, ja nie mogę. W ogóle mu krew nie poleciała. No, przeżyje raczej. Tysiąc łapek w górę wypełniał cały staw kolorowymi kulkami! Daj łapkę w górę! To jest branie na tych konikach polnych. Nie wiadomo, czy z tego wyjdzie, bo wędkę trzyma Mason. Wypuszczam ja taką dziwną jacicę. Ona w ogóle gryzie, ona zjada małe cierniki. Co tu się dzieje u nas dzisiaj? Wypuszczamy ją do stawu. I poszła. Śmierdzi teraz ręka od czubka. Zacinam swoją gruntówkę. Bo tak mi Mason poradził, ale nic na niej nie ma. I już chyba na nią nie będę... A nie, robak jest na niej, to jeszcze raz będę chcieli tutaj. Wezmę tą, przeżyczę rękę. Daniel, w ogóle ci bierze. Dobrze, nie bierze. Ja teraz łowię. Coś bierze na tego. Na... Ciernika. Na ciernika. Ciernik już chyba zdechł. Więc to raczej on nie jest. No i włączyłem kamerę i te branie ustały. Ale zobaczymy, może kolejna ryba się szykuje. Daniel ma tutaj cały czas jakieś branie na żywcu. Widzicie, tak lekko dziwi. To nie jest ten ciernik, bo on już nie oddycha. A brania nadal są, to jest dziwne. Więc tyle, tu mi się już mówią papa. Kończył mi się odcinek, podsumowując, złapaliśmy tam jakieś ryby, ale myślę, że będzie fajnie. Więc 1000 łapek pod tym odcinkiem i wypełniał cały staw plastikowymi kulkami do zabawy, więc łapkujcie i narka.